Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Troszkę tam pies szczekam, nie wiem na kogo, mnie to tam gówno obchodzi na kogo. Witam was bardzo serdecznie oczywiście w pierwszym odcinku z Wiedźmina 3, Dziki Gon. Tak, na początku wam powiem, że zaczynam kolejną serię. Wiecie, będzie pewnie zaraz, o Mati, dlaczego zaczynasz tyle serii, co nie? Ponieważ tak, niedługo Wormsy kończę. GTA 5 już drugi odcinek, już tam się rzuca powoli, znaczy już drugi odcinek będzie na kanale. Wormsy spokojnie, skończę. Tak myślałem, że prześlę jak najszybciej, co nie, ferie, ale jednak nie miałem czasu. I tak przesyłałem tych filmów jak najwięcej właśnie ferie. No niestety, z taką prędkością wysyłania było, że masakra. Ponad 200 minut się wysyłały filmy, ale tu różnie było, wiecie. I tak. To będzie też seria taka główna, taka GTA 5 właśnie. Tak myślałem sobie, nagram je i nagrywam właśnie te. Nagrywam właśnie oczywiście programem Shadow Play'em znowuż, bo innym by się nie dało. I teraz wam pokażę. Czekajcie, grafika. Na niski gram, wiecie. To tu nie wiem dlaczego, tu 30, jak chcę 30, a nie. Tak, chcę dokonać, dobra. Ale mogłoby być 60, ale nie, niech będzie 30, albo niech będzie. Może nic się nie stanie, jak coś. Czekajcie, gdzie to było? Ustawienie wideo. Post procesy. Nie, to nie tu było. Grafika, grafika. Niech będzie 60, a co mi tam? Będzie 60, no co jest? Coś mi się tu powaliło. Tak, chcę 60. Ta gra wyszła praktycznie rok temu, prawie będzie, bo dzisiaj mamy już pierwszy marzec. Dzisiaj też właśnie wyszedł Far Cry Primal na PC-ty. Tydzień temu chyba bodajże na PS4, na Xbox One. Chyba i jeszcze na coś, nie pamiętam już. Na Xboxa 360 chyba nie. Chyba tylko na pewno na PS4 i na Xboxa. Tylko tyle wiem. A dzisiaj na PC-ta właśnie. Ale ja tego nie będę nagrywał, bo nie chcę. Bo nie, bo... Far Cry'a za bardzo nie lubię, wiecie? Może kiedyś nagram dwójkę, ale... Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, bo tak myślałem sobie jeszcze jedynkę nagrać, ale na razie nie, na razie sobie spędzimy nad tą grą. Wiedźminie. Troszkę pogramy w niego, znaczy przejdę całą serię oczywiście, nie wiecie, że tylko jakiś ileś odcinków będzie, nie, pełna seria będzie, zagrajmy w Wiedźmin 3. Właśnie jak widzicie na moim kanale oczywiście są obydwie części, poprzedniczki, tak można powiedzieć też. I tak jak widzieliście bodajże miesiąc temu chyba, nie pamiętam już, czy praktycznie 2 miesiące temu, przesłałem właśnie taki film próbny, właśnie z Wiedźmina. Niepotrzebnie włączyłem tam w programie Shadow Play 60 FPS-ów, tak, i dlatego i tak film się nie zrenderował, bo ja od razu go przesłałem, wiecie. Jak wiecie, ten program mało miejsca zajmuje, znaczy mało miejsca zajmuje. Znaczy małe są nagrania, znaczy małe, kurczę. Mało zajmują te nagrania, o tak powiem wam. I tak, dzisiaj, tak jak będzie w odcinku w GTA 5, właśnie niepotrzebnie zapomniałem odłączyć kamerkę, wiecie, od kabla, właśnie, i był taki dziwny dźwięk, wiecie, bo to z kamerki od razu był nagrywany właśnie, ale was za to przepraszam, właśnie, miałem nagrywać GTA 5, ale pomyślałem sobie, Wiedźmina nagram, wiecie, ponieważ fajna gra jest, Polska oczywiście, chcę, żeby były wszystkie części właśnie. Nie wiem jak będzie z dodatkami, wiecie, wiem, że jest Serce z Kamienia i będzie niedługo Krew i Wino, ale nie wiem czy ja będę je ogrywał, nie wiem. Na razie chcę spędzić sobie nad tą grą kilkanaście godzin, kilkadziesiąt może będzie, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, jak coś będę mówił jeszcze oczywiście po drodze, no po drodze poopowiadamy. A teraz sobie wybierzemy oczywiście, nie, tego nie, miecz. Weźmy po prostu opowieść. Wyświetlanie samouczków, niech będą włączone. Symulacja wyboru z Wiedźmina dwójki. Co ja tam robiłem, nie pamiętam. Wyłączone niech będą, dobre. I tu czasami będą spadać kratki, wiecie. Jak wiecie, mój sprzęt jest taki sobie.
No taki sobie, niestety. Ale Wiedźmin odpalił. 30 FPS-ach jest. Czasami będę spadać, ale to tam wytrzymam jakoś i wy wytrzymacie może też. Zobaczymy. Jezu, ten pies się kurde szczeka, że hej, że nie wiem jak. Oh shit. Ho, jak oberwał, o kurczę. Spierdzielił, a co mi, a co tam? Czekajcie, mogę, a spacja pomiń. Dobra, oglądajmy, ja tego nie oglądałem jeszcze. Chciałem sobie troszkę, kurczę, podgłośnić jeszcze w ustawieniach dźwięk, wiecie, z gry, ale już tam sobie odpuszczę. Boże, ale ten pies kurde że szczeka. Jezu, ja zaraz chyba go zaraz zamknę. Boże. Tofik, zamknijcie! Zamknij się! Cholera jasna. Nawet nie da nagrać. Zamknij się! Boże. Ale może cholery dostać. Kurde, takie małe, a wrzaszliwe. Nie, jak ktoś mówił. Wściekliwe? Nie, mniejsza z tym. Dobra, mniejsza z tym, wiecie. O, śpiął. Geralt. I nie wiem jak to się czyta, Wezemir, a mniejsza z tym, wiecie. Okej, okay, się ładuje. Uuu, jak szybko się naładowało, załadowało, no nieźle. Nie mam dużo miejsca, wiecie, 70 ileś giga, to dobre jest. No czasami będzie spadać. Uuu, 40 klatek, 45, 47 na niskich? No powiem wam, że jestem pod wrażeniem, bo w Wiedźminie, znaczy w GTA 5 też tak mam, znaczy może więcej mam? Też na niskich gram, wiecie. Jakbym miał lepszy procesor, o kurde, i może kartę graficzną, wiecie, lepszą, chociaż 3 giga, 4, wiecie, ale 2 giga, powiem wam, starczy do gier, do takich nowszych, to tak za bardzo nie polecam, ale do takich starszych, na przykład, nie wiem, Gothic, nie wiem, kurczę, co tam jeszcze, no, Far Cry, wiesz, że mnie to nie bawi. Dobrze, zaraz wam poopowiadam, o, tak powiem, what the fuck. Co ty robi krab w wodzie? A spierdalej. What the fuck? Dziwne to jest. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wezemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rysami. Wezemir śpi, jak ja to wiem. Wiem, że dużo jest tego na kanale, wiecie. Na różnych kanałach, wiecie, ten Wiedźmin, ale ja też chcę go mieć na swoim kanale, wiecie, nagranego oczywiście. Ale nie wiem, ile nam to zleci jeszcze czasu. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Pewnie z rok, bo to jest bardzo, bardzo długa gra. No jakbym postarał się, może, nie wiem, w 100 odcinkach ją nagrać, nie wiem, zobaczymy.
Dobra, nie patrz się już. Geralt. Dobra, koniec już. Koniec już na gości. Kochania się. Jakoś wytniemy to jak coś. What the fuck? Jakoś wytnę to. Znaczy jakoś zakleję ją, wiecie? Zakleję ją takim będzie, kurde, nie wiem. Tak jak w tych niektórych, by... jak to się nazywa, jeju. Tak jak nie pokazuje właśnie oczu, taki niebieski, znaczy czarny taki prostokącik wezmę. O, i tak ją zakleję. Żeby nie widać było jej. Ale zobaczymy jeszcze. No okej, okay, dobra, mam... O, troszkę mi tu spada, wiecie? Witaj w samouczku gry Wiedźmin, czuję dziki zgon. Samouczek prowadzi cię podstawową mechanikę gry, każdy pis zapisuje się w glosariuszu. Tamte znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat świata i rozgrywki. Dobra, okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie lagów. Mam nadzieję. No dobra, jest 40 FPS-ów. No trochę... No, 39. Dobra, dobrze jest. Minimapa... No to... Co? O, mamy minimapę. Tu jest, powiem wam, też troszeczkę... Troszeczkę łatwość. Bo jak na przykład widzicie na mapie... No, otwieraj to. Bo jak widzicie na mapie, to kurczę, wszystko widać tu. Widzicie, którędy iść, którędy nie iść właśnie. To jest, powiem wam, troszkę za łatwe zrobili to, ale niektóre misje są bardzo trudne. Na przykład walka z gryfem. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Nie wiem, bo ja powiem wam tylko, że grałem tylko do... Nie wiem, do tego, do tej pierwszej knajpy. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. A, jeszcze powiem wam, że ten pierwszy odcinek... Kurde, zamknij się już! Kurde, głupi pies. Ten pierwszy odcinek będzie krótki, wiecie, z 20 minut może. Nie wiem, zobaczymy ile je teraz leci. Nie wiem, zobaczymy. 20, 25. Musisz zwolić praktykę od Toni. Co? Kurde! Pokuta, mistrzu. Takie nudne życie, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zbiała. Cholera jasna. Więc Brugge nie miał lepszego pióra, prawda? Ale za to był... Zamknij się! ...te głupoty, które się teraz drukuje. Cholera jasna. Pewnie poszło. Boże. Zamknij się! Wyjdź stąd! Ci zaraz pierdzielę, głupi psie. Kurde. Razy jej taki... Jezu, co ty robisz? Po co się tak śpieszysz? Kurde, tak, połam się. Będzie najlepiej, kurde. Boże, a ten pies jest głupi. Rozpuściliśmy ją. Kurde. Taki mały jak głupi. Mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Ale już tam nie będę wam was dałeś jej sobie wejść. Wtajemniczał w szczegóły, dlaczego on szczeka. Na takiego innego psa, którego siostra właśnie znaczy mówi go mu. O, Misiek idzie! Misiek, taki wiecie, owczarek niemiecki, i tak on jest wkurzający. I dlatego on tak lubi Miśka. Drugi pies tak samo lubi, taki... Widzimy się. Podobno do Labradora, o. Ale to też jest głupi piesek, nie wiem co, serio. Wow. Źle. No i... Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Ale skubanica, kurczę, jeszcze ma opaskę na oku. No i po co ci to było? Ło! Ta Ciri to skubanica jest, powiem wam. Nie wiem, czy ona była w drugiej części, nie pamiętam. Chyba nie. Nie pamiętam już. Źle. Już nie pamiętam za bardzo, co ja, kurczę, tam... Co tam było w tej dwójce? Wiem, że był... Skojatel... Eskel... Salter? Leo? Jaskier? Kto tam jeszcze był? Nie wiem. Możesz zdjąć opaskę. Co tam jeszcze był? Masz nad czym pracować. Nie wiem, kto tam jeszcze był. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem,
Ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Ja tak sobie słucham tych głosów tego Geralta i Ciri. Jak wiecie, Ciri grała ta Anna Cieślak chyba. Nie wiem, nie chcę was teraz pomylić, znaczy nie chcę się pomylić i nie chcę was prowadzić w błąd. A Geralt chyba ten, Boberek. Poczekajcie, zaraz sobie posłucham jeszcze tak lepiej, wiecie. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy z resztą na dole. Idziemy przez mury. Tak. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Aha, to jednak chyba nie. Jak spadniesz. Oj, czekajcie, włączył mi się kurde ten przecież. No, wchodź, Geralt, wchodź. Oczywiście gramy na klawiaturze, bo na padzie, nie wiem, ten pad nie chce mi... Nie chce coś ten pad mi, no, spoprasować z tym, z moim komputerem. Nie wiem, się chyba wkurzył. Tak samo jak na mnie się gra wkurzaje, no. Czekajcie, jaka to była gra? Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Bez wygłupu! Bez wygłupu. A jak? Właśnie nie wiem, muszę jeszcze raz zobaczyć, jak nagram ten odcinek właśnie z Wiedźmina, ten pierwszy. I zobaczę, kto to w ogóle grał w Wiedźmina, wiecie? Bo teraz już, czekajcie, nie tędy. What? O co, come on? A będę pierwszy. Ale jakoś ładnie gra mi chodzi, wiecie? Na niskich, ale... What the fuck, ale chodzi. A wyobrażam, że ten Wiedźmin jeszcze troszkę tutaj, wiecie, podrósł. Jakoś tak inaczej wygląda teraz w tej części. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo. Dobra. Oglądajmy kolejną cutscenkę. O, jest Eskel i Lambert. Lambert, ty chuju. Zobaczymy później. Masz coś później. Do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujko Wesemirze. A, Wesemirze. A, to normalnie mówi. Uchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Ja sam nie wiem. Niczym u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. Co ty to pieprzysz? No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. A jak? Mogłaś... Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skelem, Ciri z kukłą. Ha. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Właśnie, ty. Mało lato. Znaczy ona jak jeszcze myślisz? Malutka jest. Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Jeju, serio. Dobra, tam. Podstawy. Ja sobie tam przypomnę chociaż. Mistrza, a jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, jak sobie jeszcze poradzę z tym. Z tym. Wyciągnij miecz, Geralt. Z tym, z jak to się nazywa? Jeju, nie pamiętam. Szybkie cięcie. Raz, dwa, trzy. Okej. Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno. Shift. Duka, duka! Wow! Co ty wyrabiasz? No przecież dobrze robię. A tak silny, poczekajcie, bo ja tu... Geralt, nie popisuj się. Lewy shift, no dobrze przecież. Co ty wyrabiasz?
No. Starczy wygrać. O, pięknie. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Czekajcie, unik alt. Pięknie. O, co jest? Jeszcze raz. No co jest? O, pięknie, dobra, uskocz teraz, to jest... A, znak. O, hehe. Ciota. Dobrze. Sparuj. Aha. Pięknie. Ty skur! No co za... Pięknie. Dobrze. A ty, ty, synek. Pięknie. Wykonaj listkę. Cios, odpowiedź. Dobre. Okej. Okay. Okej, okay, poczekamy sobie. Jak dostał. Tak jak z bara, kurde, ten Michael w GTA 5, wiecie. Na koniec, młoda panno, pokażemy. Rzuć znak Queen. Queen. Lera wie, jak to się nazywa. Ardy, dobra, mam. No kurde, głupie. Q. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Ta? No coś ty. Zaraz zobaczysz. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Quen nazywa się czasami ty, wiedźmińską synek. Tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. What? Co ty odwalasz, ziomuś? A, aha, okej. Okay. Rzuć ignij, Geralt. Aż polecą iskry. A, ty. Wow, ale oberwał. Zająłbym się ogniem. Art, Geralt, no dalej! No zaraz, chwila. Wow, pięknie. Dobrze jest, teraz... Co teraz mam zrobić? Akcji to jest ta, ta? Okej, pamiętam, kojarzę ty. A, to jest... Aha, zatrzymanie na kilka sekund. Tego. Pokaż jej, Geralt. Jak to? No, przeciwnika oczywiście. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Dobre. Fajnie to dodali w ogóle ten. Rzuć petardą. Petardę? No dobra, jak chcesz, to masz petardę. Jak? Petarda, kurde, dobrze. Aha, w manekina? Poczekajcie, w manekina to jest ten. What? Ale ja nie chciałem tu. Wiesz o tym, wiecie o tym? Dostał? Bum! Dobrze, tu kończy się samouczek, okej. Okay. Aha. Dobra, starczy. Trening dowolny. Ale nie chcę! Spierdziela już. Ha! No! Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Adol. Znalazłaś ten hełm? Nawet nie poznałam tego miejsca, to jest Kermoren. O kurczę, ale Ciri. Fajnie. Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? O kurde. O
What the fuck? O kurczę. Nie. O kurczę. ...1272 rok. Wow, maj. Droga do zimy Temeria. Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss, Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mm-hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Już jest jasno. Jasno jak słońce. Jasne. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wątpić. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu. Dobra, już. Dobra, już, idziemy. No już. Trop jest świetny. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Postaram się jakoś oczywiście stąd zacząć. Jakoś może się uda, ale nie wiem. Zapisz grę. Aha, nie można zapisać gry. Dobra. O, to lipa. Wiecie co? To zaatakujemy sobie. Dwa na raz? Okej, pięknie. Dobra, tam jest jakiś chyba jeszcze jeden, co nie? Dobra, zabijemy ja co to. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupo jadę. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Okej, dobra moi drodzy. Oczywiście się widzimy w kolejnym odcinku, wiecie? Co? Zapisy wykonane w tej wersji będą nieko... Jak to?
No chcę zapisać. Jak nie można? Dobra, da się, no. Okej. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. No i cóż, cześć.